Dzień dobry Państwu. Tym razem już poniedziałkowe popołudnie. Krzysztof Siemion, widzę, że kurtka suchutka. To nie było lanego poniedziałku. Spotykamy się, drodzy Państwo, podczas świątecznego spaceru z wicemistrzem olimpijskim w podnoszeniu ciężarów Krzysztofem Siemionem, wieloletnim zawodnikiem, teraz trenerem budowlanych Opole. To tak zacząłem od tego polania się wodą. Jak to było kiedyś z tym polewaniem u Ciebie w domu rodzinnym i teraz jak to jest? No, kiedyś i teraz prawie jest tak samo, tylko polewa się, kiedyś rano się wstaje, to się polewa kogoś w łóżku czy coś, nie za dużo, żeby łóżko nie przemokło, a później no to jak wyjdzie, albo więcej. A dawał Ci brat popalić w młodzieńczym wieku, że nie, byłeś rzeczywiście mocno zlany wodą? Myśmy mieli dwie siostry, to przeważnie z bratemśmy razem. To mieliście komitywę, rozumiem. Czy te zwyczaje, bo jak Państwo nie poznali historii wczorajszej Krzysztofa Siemiona rodzinnej, to Opole dla niego jest ważne, dlatego że w powiecie opolskim mieszkał, ale na ziemi lubelskiej. Czy tam wtedy w dzieciństwie też były takie typowe zwyczaje właśnie ludowe, te śmigusa, dyngusa? Chodziło się jakoś specjalnie od domu do domu, polewało się dziewczynę? Tak, chodziło się tylko od domu do polewało się dziewczynę na dworze czy gdzieś, a jak się wchodziło na początku do mieszkania, to się polewało perfumami przeważnie. Kulturalnie. No to później właśnie. Dopiero wodą. To dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy o tym, czy w przypadku ciężarowców, tak na Twoim oczywiście przykładzie, ale myślę, że to tyczy się też i dzisiaj tego, bo przecież teraz trenujesz młodych zawodników, którzy właśnie przygotowują się do zawodów. Czy te święta wielkanocne dla ciężarowców zawsze były, no w cudzysłowie, trochę po macoszemu, bo Wy byliście w tym takim cyklu treningowym, czy też cyklu mistrzowskim? Jak to było? Jak to jest? Zawsze zawody zaczynają się od końca lutego, początku marca. I w święta przeważnie, jeżeli ci, co są po zawodach, to jadą do domu albo coś, a ci, co mają zawody za tydzień, dwa, trzy, to nie jadą do domu. I przeważnie mistrzostwa Europy są w kwietniu, to jest się nawet nie w domu, nie u siebie na siłowni, tylko w Spale, we Władysławowie albo w Zakopanem. Ciebie też to trafiło? Też pamiętasz te święta, że spędzałeś je jako zawodnik poza domem? Tak, prawie zawsze spędzałem poza domem później, bo mistrzostwa Europy zawsze są w kwietniu i święta są w kwietniu. Nieraz się udało, że wróciło się w niedzielę w święta. No to nie sposób, Krzysztof, porozmawiać, jak już wczoraj sygnalizowałem to Państwu, że w rozmowie z Krzysztofem powiedzenie, że był blisko o włos, to jest za mało powiedziane. Chciałem wrócić do Twoich Igrzysk Olimpijskich. Występowałeś na nich kilkakrotnie, byłeś piąty, byłeś czwarty i byłeś drugi, chociaż dla wszystkich nas w Polsce powinieneś był być pierwszy, mieć olimpijskie złoto. Jak dzisiaj patrzysz na te wydarzenia sprzed 31 lat, bo to było 31 lat temu w Barcelonie, kiedy jednak okazało się, że musisz być na tym drugim miejscu podium, bo tak stanowiły przepisy. Mieliście ten sam ciężar, mieliście tę samą wagę ze swoim rywalem, a jednak Ty byłeś drugi. Tak, bo przepisy zmienili właśnie przed Barceloną, bo wcześniej było, jak był taki sam ciężar ciała i taki sam wynik, to były dwa medale złote i potem był brązowy, srebrnego nie było. Ale zmienili przepisy i ten, kto pierwszy zrobi w dwuboju, to wygrywa. No ale przecież jest lista startowa, przecież zawsze wiadomo, że no musisz ktoś po kimś nastąpić, prawda? Wiadomo, że tam jest w ciężarach, macie możliwość szafowania tymi kilogramami, ciężarami, no ale to chyba do dzisiaj to jest coś, co jest taką pewnie zadrą w sercu dla Ciebie. No tak, bo zmienili przepisy, ale to, co wtedy było, to teraz jest też podobnie, tylko że pierwszy w dwuboju robi, na liście je teraz można co kilogram podchodzić, a kiedyś pierwsze podejście było, drugie podejście 5 kg więcej. To nie można było sobie pozwolić, żeby iść na przykład 7,5, a potem 2,5 kg. Nie można było sobie pozwolić, żeby iść więcej, bo wtedy nie zaliczając jakiego podejścia, nie byłbym drugi, tylko bym był czwarty, piąty nawet, bo pierwsze trzy osoby wszyscy zrobili 370 kg, tylko wszystko się różniło wagą ciała.
to ten srebrny medal to największe osiągnięcie dla sportowca, oczywiście medal olimpijski. Dwa razy byłeś bardzo blisko tego olimpijskiego medalu. Czy to są te zawody, które dla Ciebie rzeczywiście były najistotniejsze, najważniejsze, czy też są zawody, które Ty wspominasz, dla Ciebie jednak, nie wiem, numerem jeden był start na innych zawodach niż te Igrzyska Olimpijskie? Nie, no na Igrzyskach Olimpijskich jest najważniejsze. No, startowałem jeszcze na dwóch, byłem czwarty, piąty. No ale zawsze chce się mieć medal i podnosić jak najwięcej. Wydaje się, wracając do ciężarowców, że ciężarowcy, kiedy myślimy o nich, to wielkie, ogromne chłopaki, ciężkie, a to wcale tak nie. Patrzę na tych 50-kilku-kilogramowych Twoich też zawodników. Takie małe chucherka. Ty też wtedy w tej wadze też nie należałeś. To nie były te wagi najcięższe, prawda, w których startowałeś. Nie, bo ja startowałem 82,5, potem zmienili 83 kg, 85 kg. Ale to ci, którzy, żeby być silnym, nie musiało być wyglądać nie wiadomo jak. Bo to zależy od mięśni, od siły, nie od wyglądu. Co Cię skłoniło do tego, żeby pójść z domu rodzinnego na ciężary? Czemu masz predyspozycję do kilku dyscyplin sportowych, wybrałeś ciężary? Ja byłem w internacie w Piotrowicach, tam gdzie zaczynałem trenować. I tam chłopcy chodzili na siłownię i tam byli więksi ode mnie. Mówili, że tam podniósł coś tam ileś. No to poszło na pierwszy trening, podniosłem sobie 60 kg. I powiedzieli trenerowi, że przyszedł taki chłopak, co podniósł, i trener później mnie namówił, żeby podnosić ciężar. I co to tak? Ile miałeś lat wtedy? Miałem 16. Mhm. Ja czyli późno zacząłem. Późno zacząłeś, no właśnie, bo teraz ciężarowcy, ci najmłodsi przychodzą do Was do klubu, mają po też naście lat, prawda? Teraz ciężary, znaczy przychodzą, ale teraz robi się na technikę. Uczy się dźwigać, a dopiero zaczynają dźwigać, jak mają tam 13 lat. No i przyjazd do Opola zmienił mocno Twoje życie? Nie, już tam trenowałem, jeździłem na obozy, przyjechałem tu i tak zawsze trenowałem i jeździłem na zawody. Powiedz, co takiego jest z jednej strony może trudnego, a z drugiej fajnego w tej dyscyplinie, która jest niezwykle emocjonująca, bo ja miałem przyjemność poprowadzenia paru wydarzeń, więc niektórym się wydaje, a tam tylko przyszedł, podniósł, a to jest niesamowicie emocjonujący sport, całe zawody, tak jak mówię, cała technika tego, co zrobić, to są swoiste szachy, tylko nieco inaczej w innym miejscu rozgrywane. Żeby podnosić ciężary, to tak samo jak judo, zapaszy czy grać w piłkę. I po pierwsze trzeba mieć predyspozycję, trzeba umieć usiąść na całych stopach, trzeba i akurat ten, co nie umie jakiegoś czegoś zrobić, to jest mu ciężej, ten, co umie, to lżej. To nie każdy tak może pójść i sobie dźwigać. Można być silnym, ale można dźwigać na przykład 150 kg, a drugi jest dużo słabszy i będzie dźwigał 200 kg, bo będzie umiał zarzucić, wstać i zrobić. Czyli technika odgrywa ogromną rolę. Dzisiaj patrząc na dzisiejsze ciężary i te, kiedy Ty trenowałeś, czyli jeszcze ta połowa lat 90., zmieniło się bardzo, jeśli chodzi o tę dyscyplinę, różnego rodzaju rzeczy z nią związane, patrząc przez pryzmat tych blisko 30 lat? Znaczy, no, plany różnie są, raz takie się zmieniają, ale przeważnie tak w podnoszeniu ciężarów się nie zmienia nic tak zbytnio. Mhm. No tylko teraz, nie wiem, troszkę ludzie może są słabsi, na przychodzą, idą na badania i na przykład ma zły kręgosłup albo coś, no zaraz słabiej trochę jak kiedyś. A wracając właśnie do tego, czy z tym wynikiem Twoim wtedy, dzisiaj miałbyś olimpijskie złoto? Wracając do tego, co działo się wtedy w Barcelonie? Znaczy nie, bo teraz jest, pozmieniali wagi. No ale patrząc właśnie na ten pryzmat tych 82. Tak, ale na przykład takie 80, tak jak w Sydney na przykład zrobiłem 380 kg dwuboju, to teraz też bym miał medal. Nie wiem tam jaki, zależy jak tam podejście, nie patrzę. Ale był.
A jakie jest hobby poza ciężarami Krzysztofa Siemiona? Tak na koniec zapytam, oprócz tego, że zjeść dobry świąteczny obiad. To już żeśmy rozmawiali o tym wczoraj. Nie, no hobby ja tam zbytnie nie mam. Interesuję się tam różnymi rzeczami, czy tam samochodami trochę, czy tam, ale tak konkretnego hobby, żeby coś, to nie. Ale spędzasz, bo o tym mówimy, spotykając się też na spacerze, aktywnie bardzo czas, bo jako trener też to Cię zmusza też do aktywności. Nie jesteś numerem jeden dla telewizora, ani telewizor dla Ciebie numerem jeden. Nie, ja telewizję oglądam dopiero wieczorem albo w nocy. A tak, no to staram się chodzić, coś robić, przebiec się, pójść na spacer, pojeździć rowerem. No to na koniec ostatnie to sakramentalne pytanie. Jak widzisz przyszłość polskich ciężarów? Mieliśmy fantastyczny okres, właśnie, no już nie będę wspominał oczywiście od Baszanowskiego i dawnych czasów, ale później te nasze lata do Kołeckiego, do Arka Michalskiego. Mówię o tych ostatnich takich następcach Twoich, którzy pojawili się w Opolu. Przyszłość ciężarów w Opolu i w Polsce rysuje się nam dobrze, bo mamy kryzys, co by nie powiedzieć. No, kryzys trochę jest, no, wszystko zależy od ludzi, czy akurat to tak jak kiedyś w jednym przez 5 lat czy ileś dźwiga ileś tam osób, później na przykład przed ileś lat dźwiga znowu tam mniej osób nie ma, nikt się nie pojawia, a później nieraz znowu się pojawia 2, 3, 4, 5 osób i znowu dźwigają. To nie można tego powiedzieć. Ciężko pewnie też młodych ludzi zachęcić, chociaż powiem Ci tak paradoksalnie, że teraz przez to, że mamy siłownie, że mamy różnego rodzaju takie obiekty, widzę bardzo dużo ludzi, którzy przychodząc mają tę kondycję fizyczną, nie? Stamtąd się ich wyciąga do ciężarów? Do ciężarów, po pierwsze ciężary, no to są w Opolu są zdyscyplinowane i trzeba tak albo ćwiczyć i się trochę podporządkować, a ludzie teraz, no ci mali tam przychodzą, ćwiczą, ale później albo tam komputer coś, nie mają czasu przyjść i tak teraz ciężko jest. Jakby na przykład, nie wiem, tacy przyjdzie chłopak, chodzi i jak mu dobrze idzie, jak mu tylko źle idzie czy coś, to nie chce mu się, nie przychodzi. No miejmy nadzieję, że tych ciężarowców w Opolu wysokiej klasy, takiej jak nasz gość naszego świątecznego spaceru, Krzysztof Siemion, będziemy mieli znów pod dostatkiem, bo to przypomnę, dyscyplina, która dała nam najwięcej do tej pory, jeśli chodzi o Opole, medali mistrzów Polski wielokrotnych. 10-20, w cudzysłowie przestaliśmy liczyć po 20 tytułach mistrzów Polski, tych drużynowych, które było, bo indywidualnych już oczywiście, nie mówię na arenie krajowej, to jeden z ośrodków najmocniejszych w Polsce i oby był. To jakie życzenie na te kończące się, no już drugi dzień świąt, ale takie sobie wymarzyłeś na te święta, tak na koniec zapytam? No jak, żeby wszystko było dobrze dalej. Oby tak było. Oby tak było. Krzysztof Siemion, wicemistrz olimpijski, wielokrotny mistrz Polski, nasz znakomity opolski ciężarowiec, spacerował z nami w niedzielę i w poniedziałek. Cieszę się, ale powiem Państwu tak, że w tym przypadku nie było go absolutnie trudno wyciągnąć z domu na świąteczny spacer. Spaliliśmy trochę tych świątecznych kalorii. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.